Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak sobie ostatnio myślałem, czego brakuje na moim kanale. I tak sobie wymyśliłem, że być może takiej serii po prostu, gdzie pokazuję wam szybkie inwestycje w każdy poniedziałek i będziemy sobie podsumowywać co tydzień, ile udało nam się z tego zarobić, bądź też stracić. Także myślę, że zasady są tego bardzo proste. Przedstawiam wam inwestycje, może to zajmie, nie wiem, 2-3 minutki. Oczywiście korzystając z serwera na Discordzie Coins Kingdom, gdzie znajdziecie wiele porad dotyczących handlu i tak dalej, po prostu zarabiania w FIFA. W sumie nie muszę już tego powtarzać, jeżeli ktoś ogląda mnie od minimum miesiąca, to powinien wiedzieć o tym serwerze. No a w tym momencie już przechodzimy sobie do gry. No i tak, jeśli chodzi o to, jakie inwestycje w ten weekend, ten tydzień polecamy. Najlepszy, tutaj wratuję wam screen, najlepsza inwestycja, naprawdę świetnie wychwycona. Ja to może przeczytam w tym momencie. United RB Lipsk. United ma bardzo ważny mecz jutro w Lidze Mistrzów i w weekend mecz z City, więc jest duża szansa na to, że będą w SBC jutro lub w czwartek. Oczywiście mogą być albo w ważnych meczach UEFA, albo w ważnych meczach zwykłych, także United będzie na, powiedziałbym nawet 99% ma dwie szanse na to, żeby znaleźć się właśnie w jednym z tych SBC, więc kupujemy. Gold Rare, czyli ja sobie tutaj będę już w to wchodził, po prostu, czyli złoty rzadki, sobie tutaj zaznaczamy, ok. Manchester United, niestety, może i stety, ok, Manchester United i mniej niż 700, czyli mamy po prostu do 750 monet, możemy sobie ich kupować, powinniśmy. I myślę, że nie przekraczamy tych cen, celujemy jak najbliżej Quixelu, sprzedajemy po wydaniu SBC we wtorek lub czwartek. Okej, okay, bardzo proste zasady, mam wrażenie, że za 750 raczej nie będę, nie wysnajpiesz nikogo z tych zawodników. O kurde, co ja zrobiłem? Wy to widzicie, jak ja się tutaj plątam? Okej, okay. Myślę, że taka snajperka będzie ciężka, raczej bym wam polecał 750 tutaj na licytacji dać i sobie na spokojnie lecieć, próbować ich licytować, więc taki Greenwood na przykład, Nemanja Matić i tak dalej i sobie tutaj ich licytować po prostu cały czas, Anderson, czy też McTominay, Daniel James, Romero. Myślę, że to jest akurat sposób bardzo taki pewny, spokojny dla ludzi, którzy lubią sobie ze spokojem zarabiać, a się nie tam stresować, że tak powiem, tym, czy to wejdzie, czy też nie. Także naprawdę szczerze bardzo polecam. Świetnie to zauważył tutaj autor tego, że mają dwa takie mecze, no dość potężne, sami przyznacie, z RB Lipsk to jest bardzo dobry mecz, bardzo dobre drużyny w nim uczestniczą, więc dlaczego to miałoby się nie znaleźć w ważnych meczach UEFA. Natomiast jeżeli się faktycznie nie znajdzie, nie wiadomo z jakiego powodu, no to mamy drugą szansę, derby Manchesteru, no to tutaj już według mnie musi się znaleźć, jeżeli się nie znajdzie to w ważnych meczach UEFA. No tutaj, jak widzicie, wiele osób to robi. Nie wiem, czy mi się uda kogokolwiek wylicytować. No pewnie to nie będzie wiele kart, ale na przykład wylicytuję sobie 10 kart, powiedzmy, one podskoczą o 1000 monet. Na przykład McTominay już wleciał, Anderson już wleciał, Romero zaraz prawdopodobnie wleci. No i powiedzmy, że 1000 zysku na karcie, bo to jest naprawdę możliwe przy ważnych meczach. Czemu tutaj jest przydziel wszystkie? Aha, bo ja ich też wygrałem, tylko się coś zacięło, okej. Mamy Maticia i tak dalej. Co ja miałem mówić? Aha, 1000 monet na karcie to jest naprawdę bardzo dużo. Powiedzmy, że macie sobie tych kart 20, to już macie 20 tysięcy zysku, co nie jest małym zyskiem przy takiej, no, pracy, że tak powiem, no, która zbytnio nas nie angażuje oraz no, jest po prostu ściągnięta czysto z serwera. Także nic tutaj dodać, nic ująć. Lecimy sobie do jeszcze jednej może inwestycji, jaką ja sobie tutaj upatrzyłem. Może teraz podam wam inwestycje dla graczy z nieco większym budżetem. Mianowicie Firmino Inform, można sobie go skupować. Może ja go nie będę wpisywał, po prostu Firmino Inform do 197 tysięcy na platformie Xbox. Na pozostałych platformach, jeżeli chcecie się dowiedzieć, to macie tutaj screena oczywiście. No a drugiej inwestycji wam nie podam, dlatego że jest na serwerze VIP, jeżeli ktoś chce więcej, oczywiście należy wykupić VIP-a po prostu, jeżeli ktoś chce sobie więcej informacji z tego serwera ściągać. Naprawdę polecam, jestem tutaj od jakiegoś miesiąca, półtora miesiąca, może dwóch i naprawdę wiele udało mi się zarobić. Może jeszcze coś dla niskich budżetów, tutaj autor nam opublikował, nie podam wam wszystkich sposobów, wszystkich kart po prostu, tylko kilka. Jutro po nagrodach dla niskich budżetów polecam snajpić lub licytować non-rare karty z dobrymi pozycjami bądź narodowościami. Takie jak na przykład, ja sobie tutaj wyszukam, niech to będzie Kościelny. Dlatego, że jest jego cena nieco wyższa,
porównaniu do tego, że jest non-rarem, bo autor nam poleciał tutaj, polecał ich licytować. Także no, jeżeli ktoś chce sobie policytować, to można. Jeszcze na serwerze bezpłatnym została opublikowana lista, naprawdę lista, która zawiera wiele nazwisk. Lista zawodników, których można sobie tutaj snajpić, bądź licytować. No po prostu taka fajna lista, mniej więcej co tydzień, bądź częściej wlatuje taka lista. Ja sobie z niej osobiście korzystam, losuję sobie zawodnika, jego nazwisko, no i właśnie dlatego wybieram jakiegoś zawodnika pod względem tego, jak tutaj jest to wszystko napisane. Ja już się tutaj przełączam na scenę główną, dlatego że to już koniec materiału. Wiem, że krótko, ale miało być krótko, dlatego dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć, piona!